dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Maciej Maciejewski, jestem redaktorem naczelnym Network Magazynu, cały czas jedynego niezależnego pisma o branży MLM w Polsce. Dzisiaj zaprosiłem na rozmowę Katarzynę Grygę i Grzegorza Rutkowskiego. Porozmawiamy sobie o biznesie MLM. Witamy. Cześć Maćku. Słuchajcie, kochani, pierwsze pytanie prosto z mostu. Dzisiaj, w dzisiejszej dobie, mamy mnóstwo możliwości na zarabianie pieniędzy. Każdy jest kowalem własnego losu. Każdy może podjąć decyzję, że chce grać na przykład na harmonii w przejściu podziemnym i zbierać w ten sposób pieniążki. Inny może pracować w biznesie tradycyjnym, u kogoś na etacie, bądź też mieć swoją firmę. Ktoś inny może podpisać umowę franchisingową, robić franczyzę. Jeszcze ktoś inny może na przykład łuskać kawę w Brazylii. O, dlaczego MLM? Co Was zainspirowało, co Wam się spodobało w tym systemie, że zdecydowaliście robić marketing sieciowy? Dla mnie, jeśli chodzi o życie i przyszłość, to dwie rzeczy są niezmiernie ważne i istotne. Po pierwsze, to musimy być rozwoju osobistego i możliwość zdobywania doświadczenia. Ja jestem osobą po studiach, więc wiem, że to doświadczenie teraz jest bardzo ważne. Nigdy siebie nie wyobrażałam w pracy, w której się siedzi, gdzieś za ladą, pracuję w biurze. Pracy, w której nic się nie dzieje, w której spotyka się te same osoby. Już właśnie na studiach, na praktykach miałam namiastkę tego, kiedy wykonywałam czynności mechaniczne. Kiedy wykonywałam czynności, które mnie nie rozwijały. Jak robot. Jak robot, dokładnie. Tak naprawdę mnie to nudziło, ale tak naprawdę mnie męczyło. Można to porównać do takiej kolejki w poczekalni, w której czekamy. To jest jedno, możliwość rozwoju osobistego, a po drugie, możliwość zarabiania coraz większych pieniędzy. Jak byłam na studiach, zastanawiałam się, jaka praca w przyszłości sprawi, że będę mogła cały czas się rozwijać. W firmie, na etacie, jasne, ale do jakiegoś momentu jest pewna granica i stop. Więc ta możliwość rozwoju, zarabiania coraz większych pieniędzy, a wiem, że w marketingu wielopoziomowym takie pieniądze są możliwe. Myślę, że to, co Kasia powiedziała, jest bardzo istotną rzeczą, przede wszystkim właśnie ten rozwój osobisty. To, że można sobie samemu dać podwyżkę, że nie jesteśmy uzależnieni przede wszystkim od decyzji, od widzimisię innych ludzi i sami decydujemy o tym, co robimy, z kim robimy, jak robimy. U mnie też jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że nie trzeba wstawać o 6 rano. Każdy zarabia tyle, ile z siebie da. Każdy zarabia tyle, ile z siebie da i tak naprawdę sami możemy sobie zaplanować tą ścieżkę rozwoju. No dobrze, w jakiś sposób dowiedzieliście się o tym, że MLM marketing sieciowy jest, coś takiego można wejść i zrobić fajne przedsięwzięcie, fajny biznes stworzyć, ale w tej branży porusza się znowu z drugiej strony mnóstwo firm. Jakoś tą konkretną, w której się będzie działało, trzeba wybrać. Na co Wy zwracaliście uwagę, wybierając firmę? Ja zwróciłam uwagę na produkt, który jest jakby nie był najważniejszy, ale zainspirowałam się Donaldem Trumpem w jednym wywiadzie, w którym mówił, żeby znaleźć produkt, który będzie całkowicie godny uwagi, poświęcić mu swój czas, poświęcić się w biznesie, jeśli chodzi o ten produkt. I tak zaczęło się od Alveo, od produktu. A później, po długim czasie, zobaczyłam, że są możliwości, bo robiłam MLM nie wiedząc o tym, że to robię, tak? Polecałam ludziom produkt, zarabiałam przy tym swoje pierwsze małe pieniądze, aż w końcu był telefon od sponsora, słuchaj, może usiądziemy i porozmawiamy o tych możliwościach. A ja się wzbraniałam, nie chciałam, ale tak naprawdę robiłam to cały czas. Okay. Czyli można powiedzieć, że to jest tak, jak koleżankom polecasz dobry film. Oczywiście, że tak, tylko ludzie właśnie tego nie rozumieją, że tak naprawdę cały świat rządzi się tym prawem, że polecamy komuś coś, tak? Polecamy komuś produkt, usługę, a ludzie... W tamtym sklepie jest dobry chleb, nie? Radzą. Dokładnie. Nie dostajemy od tego prowizji. Dokładnie, a w MLM jest inaczej, tylko niektórzy nie chcą tego zrozumieć, że to jest normalna praca. To jest normalna praca, w której się pracuje, to nie jest od szczęścia. I się wychodzi do drugiego człowieka i się rozmawia. Powiedz, Grzegorz, na co Ty zwracałeś uwagę? Co dłużej od Kasi jesteś w marketingu sieciowym? Dwa później konkretnie. Co u Ciebie dało tym klikom, że wybrać akurat pracę? U mnie to się zbiegło akurat z taką sytuacją, w której czegoś poszukiwałem. Poszukiwałem czegoś w życiu
nowego, poszukiwałem jakichś zmian. Chciałem zacząć coś robić, co pozwoli zarabiać pieniądze, a jednocześnie nie będę wykładał różnego rodzaju układy. Nie będę miał człowieka, który będzie mi mówił, co mam robić. Wydawało mi się, że jest to wielkim plusem właśnie MLM-u, że każdy decyduje o tym, w jaki sposób i z kim pracuje, chociaż nie do końca tak jest. Jest bardzo wiele takich osób, które muszą mieć właśnie człowieka, który powie, dzisiaj zrobisz odtąd dotąd, jutro zrobisz odtąd dotąd. Natomiast w MLM-ie tak naprawdę każdy z nas musi sam zaplanować sobie te działania. Ale na co ja zwróciłem uwagę, no to przede wszystkim chciałem współpracować z taką firmą, która będzie dla mnie firmą wiarygodną i będzie można zaangażować się faktycznie z myślą o pracy na wiele, wiele lat. Wiarygodność była to dla mnie bardzo istotna rzecz. Nie ukrywam, że no, można powiedzieć, że jestem pewnego rodzaju dinozaurem w Akunie, bo to już grubo ponad 13 lat, kiedy z firmą współpracuję i no, była inna sytuacja w firmie. Akuna nie była tak zwaną firmą, jak w tej chwili. No i co było dla mnie istotne? Na pewno istotną rzeczą było dla mnie to, skąd ta firma jest. Czy Akuna jest firmą, która jest zarejestrowana w Polsce? Czy w Polsce wprowadza podatki? Kim są właściciele firmy? Czy produkty są zgłoszone do obrotu? Czy faktycznie te produkty są produktami, no wtedy było tylko LWO, teraz mamy szereg innych bardzo fajnych rzeczy, natomiast wtedy było tylko LWO. I mówiąc szczerze, no, było jeszcze mało takich dowodów na to, że faktycznie ten produkt działa. Już był znany, już się zaczęło dziać, ale wszyscy jeszcze patrzyli tak raczej z niedowierzaniem. I gdybym podchodził do tego na takiej zasadzie, no najpierw spróbuję, jeżeli zadziała, to zacznę działać sam, no to, no to troszeczkę by tego czasu musiało tutaj upłynąć. Chociaż nie ukrywam, podchodziłem do tego troszkę tak z dystansem i faktycznie u mnie się zaczęło dziać pod kątem zdrowotnym, czyli najpierw był produkt, potem był ten biznes, ale to oczywiście nie wszystko. To na pewno plan marketingowy, czy on daje zarabiać pieniądze, jaka jest ścieżka rozwoju, czy można zdobywać kolejne szczeble w planie marketingowym. Te rzeczy były bardzo ważne. No i nie ukrywam, że temu się wszystko przyglądałem, zanim powiedziałem tak, działam. Kochani, Akuna z moich obserwacji jasno wynika, że to jest w polskim MLM-ie taki troszeczkę ewenement. Pierwsze lata, kilka ładnych lat grubych, przecież ta firma jechała tylko na jednym produkcie. I ten produkt jest do dzisiaj sztandarowy, prawda? Dopiero niedawno prezesi zaczęli wprowadzać jakieś nowe produkty do portfolio. Co w tym Alveo jest takiego ekscytującego? Słusznie Maćku zauważyłeś, Alveo jest to produkt unikatowy. Zostało już do tej pory sprzedanych 6 milionów butelek Alveo, a raczej kupionych przez Polaków. No właśnie, a dlaczego Alveo jest takie istotne? Dlatego, że Alveo, tak jak wspomniałeś, jest naszym sztandarowym produktem. Produktem Akuny numer 1. Co w nim jest takiego ekscytującego? No właśnie, przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że to jest produkt, który naprawdę działa. Że to nie jest szarlataneria, nie jest to jakiś widzimisię, czy jakiś wymysł z kosmosu, tylko to jest faktycznie produkt, który działa, który przynosi wymierne korzyści. Produkt, który faktycznie został przebadany. Są setki, tysiące ludzi, którzy są zadowoleni z właśnie produktu. Jest, żeby zrozumieć, na czym polega działanie tego produktu. Ja nie chciałbym tutaj dzisiaj wykładu Maciej robić, ale chcę powiedzieć krótko, że Alveo przede wszystkim przywraca organizm do równowagi biologicznej. A dzieje się to dlatego, że jeżeli każdy z nas ma załatwione pewne rzeczy, takie jak możliwość oczyszczenia naszego organizmu z toksyn, zrewitalizowania go, stonizowania, jeszcze jesteśmy odpornieni na różnego rodzaju negatywne czynniki zewnętrzne, to okazuje się, że nasz ludzki organizm zaczyna wracać do tak zwanej homeostazy, czyli równowagi biologicznej, ale nie dlatego, że twórca tego preparatu tak sobie wymyślił, tylko dlatego, że my jako ludzie tak zostaliśmy stworzeni, zrobieni przez tego, który na nas z góry spogląda lub też przez siły natury. Nie wnikam, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy nie, bo wiara tutaj nie ma nic wspólnego. To są dowody, to działa. A słuchajcie, orientujecie się, ile osób jest zarejestrowanych na dzień dzisiejszy w Akunie? Jest to ponad 200 tysięcy. Ponad 200 tysięcy. A Akuna jeszcze podaje takie statystyki, bo zwróciłem uwagę na to, co Kasia powiedziała. 6 milionów sprzedanych butelek. Zaraz do tego nawiążę, bo to jest bardzo ważna statystyka. A orientujecie się, Akuna jeszcze podaje taki wymiar, ile
prowizji wypłacono 300, na przestrzeni lat. 350 milionów wypłaconych prowizji. Wypłaconych prowizji. Wiecie, dlaczego zwracam na to uwagę? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając firmę MLM? Transparentność. Tak. Ja niejednokrotnie mam do czynienia z firmami, które nigdy nie udzielą takich informacji. Albo mają coś do ukrycia, albo się wstydzą, bo inne rzeczy podają na szkoleniach, a inne są w rzeczywistości. Nie podają takich informacji. A Kuna zawsze mówi jasno i wyraźnie. 6 milionów sprzedanych butelek, tyle wypłaconych prowizji, tyle ludzi. Każdy może wziąć kalkulator i sobie wszystko przeliczyć. Ile firma miała sprzedaży netto, ile zysku. Wszystko jest jak na dłoni. Dobra, kochani, produkt to jest wszystko związane ze zdrowiem. Fajnie wpasowuje się ta firma w Centred, Healthcare, Wellness, ale ludzi bardzo często interesuje też biznes. Ile ja z tego będę miał, co ja z tego będę miał. A więc jakie atrybuty ma ta firma, to przedsięwzięcie do budowania biznesu, przedsiębiorczości, zarabiania. Pierwsze, co jest ważne, to firma jest 15 lat już będzie na rynku. Jest to firma stabilna, która już przeszła ten swój boom największy i też również spadki, więc utrzymała się na rynku. Co jest też bardzo ważne, jest to firma, która gwarantuje 50 lat niezmienności stanu marketingowego od dnia podpisania z nią umowy. Co mi się najbardziej spodobało, to dochody, które są dziedziczne. Czyli to, co wypracujemy, możemy przekazać naszym dzieciom w przyszłości. To, że raz osiągnięta pozycja w planie jest niezmienna i nie trzeba jej udowadniać po raz kolejny, czyli jest tak zwane dożywotnie. No ja uważam, że bardzo istotną rzeczą jest to, że firma jest przede wszystkim wiarygodnym partnerem, który faktycznie daje zarabiać pieniądze. I to, co mnie, gdybyś spytał, co mnie najbardziej zaskoczyło w Akumie, to Maciej przez ostatnie 13 lat przeszło współpracy z Akumą. Nigdy się nie zdarzyło, żeby na czas nie były wypłacone pieniądze, żeby nie była premia zawsze. Nigdy się nie zdarzyło, zawsze do 12 dnia każdego miesiąca pieniądze są po prostu na koncie. No muszę powiedzieć, że cokolwiek ja robiłem dla Akumy, też zawsze pieniążki były w dniu płatności, czego nie można powiedzieć o wszystkich firmach RLM. Także wiem, że tutaj mówisz prawdę. Słuchajcie, kochani, przed włączeniem jeszcze tych kamer, jak rozstawiałem sprzęt, napomknęliście coś o nowych projektach. Znowu prezesi firmy, nie wiem, czy wspólnie z wami, z dystrybutorami innymi, wymyślili jakieś nowe projekty. O co chodzi? Tak, to prawda. Od listopada jest nowy projekt, trzynastka, szczęśliwa trzynastka. Jest to tak naprawdę 13. premia. O co w tym chodzi? To jest program dla menedżerów, którzy są na początku drogi, a może i nie na początku, którzy po prostu nie zarabiają pieniędzy, a w 13. miesiącu mają taką możliwość, że przez swoje systematyczne zakupy dostaną od firmy prezent w postaci 13 premii, w postaci 13 pensji. Jak u górników kiedyś. Mniej więcej tak. To jest średnia z wszystkich miesięcy. Aha, ale czy te wcześniejsze projekty, o których pisaliśmy w Network Magazynie, Akuna rozdaje 300 samochodów, one cały czas działają, tak? Program samochodowy już jest nowym programem samochodowym, ale oczywiście jak najbardziej z samochodem akunowym można jeździć. Zresztą tych samochodów, tak jak wiesz Maciej, przez te wszystkie lata wyjechało poprzez Akunę bardzo wiele. No ja powiem szczerze, że ja sam osobiście tych samochodów doświadczyłem w postaci 7 sztuk, że tak powiem, więc tutaj jest czym jeździć, ale tak naprawdę czarujmy się, te wszystkie rzeczy takie jak wycieczki czy samochody, one są bardzo fajne, to są rzeczy, które są wtórnymi tak dobrami. Tak naprawdę każdy patrzy tutaj, żeby mi się zgadzało w portfelu i w momencie, kiedy zgadza mi się w portfelu, a jeszcze mam taką możliwość, żeby jeździć swoim samochodem, za który płaci Akuna, no to jest to po prostu rewelacyjna sprawa. Takie pytanie jeszcze mi się nasuwa, bo przecież każde przedsięwzięcie ludzkie
każde ma swoje plusy i ma swoje minusy. Nie możemy być tutaj jakimiś fanatykami ortodoksyjnymi, ściemniać ludzi, że w MLM-ie są tylko i wyłącznie rzeczy dodatnie. Jak każde przedsięwzięcie, minusy też marketing sieciowy ma. Jest coś w MLM-ie, co Was denerwuje, wkurza, najprościej mówiąc po ludzku? No cóż tutaj powiedzieć, Maciej, MLM to życie, a życie to... Jakie jest, każdy wie. Każdy wie, jakie jest. Myślę, że nie wiem, czy to są rzeczy, które wkurzają, może bardziej zaskakują. MLM to przede wszystkim, żeby można było mówić o tym, że tutaj się organizacja buduje, musi być duplikacja. To, co mnie na przykład bardzo zaskoczyło, to przede wszystkim różne zachowania ludzi. To jest zaskakujące, że ludzie w bardzo nieprzewidywalny sposób potrafią się zachowywać. Są ludzie, którzy mówią jedno, a robią drugie. Myślą jeszcze zupełnie co innego. Są ludzie, którzy byli w akwenie, a już ich nie ma. Są ludzie, którzy nie pomyślał nawet, że tego człowieka może nie być, a jego już nie ma z różnych powodów. To może być ego, to mogą być jeszcze różne inne względy, to może być chociażby przejście do innej firmy. Ale tak naprawdę to, co siedzi w człowieku, to jest najbardziej zagadkowe, bardzo ekscytujące i to mi się właśnie podoba. Z jednej strony podoba, z drugiej strony wkurza. Z drugiej strony wkurza. No, mi się wydaje, że MLM to przede wszystkim są kontakty międzyludzkie. Nikt nie weryfikuje, nikt nie sprawdza ludzi przede wszystkim, którzy przychodzą do firmy. Nikt nie pisze żadnego CV, listu motywacyjnego. Jacy się ludzie trafiają? Różni, po prostu różni. Właśnie, dobrze, że wspomniałeś, Maćku, bo zastanawia mnie jeden fakt, bo w MLM-ie przychodzą najczęściej młode osoby, bo ja jestem też taką osobą po studiach, to albo nie zabierają się za to przedsięwzięcie, albo szybko rezygnują. No a na przykład takie CV potrafią składać kilkadziesiąt, a może kilkaset razy i w ogóle się nie zniechęcają. Ale czekają na odpowiedź. Myślę, że dzisiejszy świat rządzi się też takimi prawami, że wszystko jest na już, na teraz, na szybko. Ludzie chcą być zdrowi i myślą, że tabletka pomoże na ból głowy, jakaś silna, mocna. To jedna. Sukces to musi być już teraz. A przecież nie zapominajmy o tym. No, sama skończyłam studia, które trwały 5 lat. I nikt mi nie powie, że to się dłużyło, to się działo bardzo szybko. Więc gdyby ludzie dali sobie szansę, rok, półtorej roku na pracę w MLM-ie, ale na zaangażowanie prawdziwe, nie na oszukiwanie sponsora, ale nie na oszukiwanie już samego siebie. Myślę, że ten sukces, na początku ten mały, tak jak w sporcie, kiedy się tego nie widzi, treningi, praca, a później ten spektakularny jest widoczny. I o to w tym chodzi. Od razu mi się nasunęło takie pytanie. Ty zaczęłaś, Kasiu, robić akumę MLM jeszcze będąc na studiach, ucząc się. Wiem o tym, bo przecież byliśmy współorganizatorem u Ciebie na uczelni eventu szkolenia biznes alternatywny, MLM jako biznes alternatywny. Powiedz mi, jak reagowali u Ciebie na uczelni, bo nie można się odnieść do wszystkich studentów, ale konkretnie u Ciebie. Jak studenci, młodzi ludzie reagowali na hasło MLM? Dla niektórych był to temat niezrozumiały, mimo że był im tłumaczony. Chyba stwierdzili, że to jest coś nieosiągnięte. Coś nie do osiągnięcia, coś z czym nie potrafią się zmierzyć. Ja myślę, że tak jak ja miałam na początku, bali się opinii innych ludzi tak naprawdę, co oni sobie o tym pomyślą. Towarzystwo młodych ludzi, z tego co widzę, to są ludzie, którzy trzymają się w jakichś grupach i rzadko zdarzają się osoby, które chcą być inni niż dana grupa. Więc były osoby, które rozumiały temat, chciały zaangażować, podejmowały pierwsze kroki, ale nie ukrywam, że było też dużo takich osób, które w ogóle nie chciały podjąć tego wyzwania, nie chciały tego zrozumieć. Często się ze mnie osoby na uczelni śmiały, o Kasia, taka bizneswoman, więc z jednej strony wiedziały, co robię, ale... Czyli takie podejście jak do jeża. Ja myślę, że to jest też spowodowane rodziną, ogólnie wychowaniem. Systemem wychowania już od dziecka się mówi ludziom, ty masz skończyć szkołę, ty masz iść na studia, ty masz być prawnikiem czy tam dentystą i wszystko będzie super, prawda? A nie
nie uczy się tego brania właśnie losu we własne ręce. Może to się zmieni za parę lat. Ja też zauważyłem właśnie taką sytuację, która już od pewnego czasu jest, że do MLM-u, czyli do nas do Akumy, zaglądają, pukają i uśmiechają się młodzi ludzie. Tak? Kiedyś tego nie było. Jest to związane ze specyfiką akurat samej firmy, dlatego że to są produkty, które ma Akumy, są produkty prozdrowotne. No kiedy ludzie zaczynają się interesować zdrowiem? No najczęściej... Po 60. A po 50 jest jeszcze przyjemniej, ale dlaczego się interesują? Dlatego, że czym człowiek ma więcej tych lat, no to zaczynają się jakieś problemy ze zdrowiem. Nie, ale zmienia się, to coraz częściej młodzi ludzie właśnie ten. A no właśnie, ten wellness. Mało tego, w tej chwili ludzie młodzi zaczynają dbać o zdrowie, no, chociażby wspomnę baseny, siłownie, różne inne rzeczy, które kiedyś jeszcze, jak ja pamiętam, 20-25 lat temu, to w ogóle nie było. Mój syn przecież działał. Mój syn zaczął działać, jak najbardziej, również w Malenie. Pochwal się do 23, no czas leci. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć krótko, że myślę, że należałoby patrzeć w Akumie na produkty również przez szczególny pryzmat, bo na pewno produkty prozdrowotne, na pewno główny nasz bohater. Natomiast co jest jeszcze naszym produktem? Przede wszystkim możliwości finansowe. To, o czym przed chwilą powiedziałeś, tak? Czyli ja staram się patrzeć na Akumę, zadając sobie pytanie, czy może człowiek powinien sobie zadać pytanie, co ta firma mogła zrobić w moim życiu? Może porozmawiać z ludźmi na temat niezapłaconych rachunków, może na temat przyszłości, jak moje życie ma wyglądać. Czy chcę zawsze zarabiać 1500 zł i pracować w supermarkecie na kasie, czy też chciałbym mieć coś innego. Ale wiem jedno, macie, nie jest to proste, dlatego że nie da się ludzi przekonać do tego, żeby więcej zarabiali. Tak samo jak nie można przekonać człowieka, żeby był zdrowszy. Jeżeli ktoś permanentnie nadużywa pewnych rzeczy, nie przekona. Jeżeli ktoś twierdzi, że on nie lubi jeździć na wczasy, nie lubi zmieniać samochodu, wystarcza mu 1500 miesięcznie, ja nie będę z tym dyskutował. Dlatego po prostu jest kolejne pytanie, jakich ludzi potrzebują do tej rzeczy. Dobrze, macie teraz po 30 sekund na reklamę i promocję. Co byś powiedziała człowiekowi, który zastanawia się nad działaniem FMLA? Dla ludzi, którzy się zastanawiają, powiedziałabym, że tutaj mogą znaleźć możliwość rozwoju osobistego, mogą zdobyć doświadczenie. Mogą zdobyć doświadczenie jednocześnie już na początku, zarabiając pieniądze. Ale co ważne, znajdą tutaj opiekę i wsparcie osoby, która ich poprowadzi. Nie będą pozostawieni sami sobie. Jeżeli chodzi o firmę i wybór jej, jest, myślę, że jest bardzo istotny. Trzeba się kierować pewnymi rzeczami i faktycznie wybrać dobrze, bo jeżeli mam się wiązać na wiele lat, to ten wybór musi być ok. Natomiast ja uważam, że najlepszą firmą MLM-ową dla danego człowieka jest ta, która się zaangażuje. A jeżeli się faktycznie zaangażuje, staje się jedyną i powtarzalną najważniejszą. Bo co z tego, że mogę pracować i działać w takiej, w takiej, w takiej, w takiej firmie, skoro tego nie robię? Ludzie bardzo często się oszukują. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby podjąć decyzję i faktycznie zacząć to robić. No i to, o czym mówisz, to to, że mając pewnego rodzaju doświadczenie, a to doświadczenie zdobywa się w czasie, jestem w stanie, tak jak sam osiągnę pozycję wiceprezydenta w ciągu 3 lat, doprowadzić również innych ludzi właśnie do tego, do tej pozycji, do zarobków, do konkretnych. Jeżeli ty to zrobiłeś, to znaczy, że każdy może, tylko trzeba chcieć po prostu. Właśnie. Czy Akuna jest dla każdego? Czy MLM jest dla każdego? To się nie do końca z tym nie zgadzam. Przede wszystkim, czy chcę to zrobić. Dokładnie. To, co my w tej chwili robimy, to, co wspólnie z Kasią stworzyliśmy, mamy nawet nasze materiały szkoleniowe, współpracujemy już z wieloma osobami. Oprócz tego, że oczywiście przez te wszystkie lata mam struktury, które są samodzielne i tak naprawdę to są konsultacje, meetingi i spotkania takie biznesowe, również tworzymy nowe struktury, budujemy. Mamy materiały, mamy chęci i wiemy jedno, da się to zrobić. Mamy swój system pracy, to też jest ważne. My wiemy, czego chcemy. Czasami różne osoby chcą nas ściągnąć w niekoniecznie dobrą stronę, ale my idziemy swoją ścieżką.
wykonujemy podstawowe czynności, czyli też wykonujemy pracę u podstaw, bo niektórzy często zadają pytania, a bo wy nie musicie, albo wy to nie robicie i to. Nie, my również spotykamy się z ludźmi, my również robimy sesje telefoniczne, wyznaczamy sobie czas, w które dni pracujemy, a w które odpoczywamy, więc jest ta praca podstawowa, ale jest również praca z ludźmi. Praca z ludźmi, którzy są, praca z menadżerami i z osobami nowymi, które już stawiają pierwsze kroki, które nie rozumieją, które mają wiele pytań. Zawsze my możemy powiedzieć tak, że u nas dostaną wsparcie, pomoc, ale również jesteśmy osobami, które wymagają. Wymagają nauki, bo jesteśmy osobami, które chcą, żeby inni się uczyli, więc są też książki, które polecamy do czytania. Bez edukacji tak naprawdę się nie da, ale edukacja swoją drogą, ale też to, żebyśmy komunikowali w jednym języku, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim do współpracy z Akuną zapraszamy ludzi młodych, ludzi, którzy chcą pokonywać swoje lęki, ludzi, którzy chcą się zmieniać, ludzi, którzy tak naprawdę poszukują zmiany w swoim życiu, alternatywnego źródła dochodu, poszukują tego, żeby zdobyć doświadczenie. Ludzi, którzy niezależnie od tego, czy spotkają się z odmową, czy spotkają się z tym, że zaproszą osoby do współpracy, czy też będą mieli nowych konsumentów, będą silniejsi, będą odważniejsi. Bo powiem szczerze, taki biznes bardzo kręci, to jest podniecające. Taka jest Akuna, ten biznes jest po prostu sexy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, a Wy kochani pamiętajcie, jak wybierać firmę MLM, to inteligentnie, z głową i przede wszystkim transparentnie. Dziękuję. Dziękuję.